Myślę, że jako ludzie nieraz zdarza nam się błędnie interpretować to, co dzieje się w naszych organizmach, prawda? Ja stosunkowo późno w swoim życiu dowiedziałem się, że łatwo pomylić na przykład głód z pragnieniem. Dopiero gdzieś tam w naszych mądrych książkach przeczytałem, że, że kiedy się zje obiad, na przykład. Taki syty, to nieraz za pół godziny czy za godzinę wydaje ci się, że jesteś głodny. Ale tak naprawdę nie jesteś głodny, tylko chce ci się bić. <laughs> no właśnie. A niejednokrotnie, niejednokrotnie, jak nie byłem tego świadomy, to po prostu interpretowałem to jako głód i coś, i coś jadłem. I wydaje się, że czasami mamy problem z tym, żeby, żeby dobrze zinterpretować to, co dzieje się w nas. W nas samych, nieraz potrzeba właśnie jakiejś takiej doda dodatkowej informacji. Yy. I sobie tak myślę, że gdyby nasz organizm potrafił mówić, pewnie często by krzyknął: Hej, hej, nie o to mi chodzi, ty źle mnie rozumiesz, tak? Wiemy, jak to jest ciężko, nieraz, jak między ludźmi są jakieś problemy z komunikacją, ale czasami jest problem z komunikacją swoich własnych potrzeb. I, i, i niejednokrotnie sami, się, sami sobie szkodzimy, ponieważ źle, źle odbieramy te sygnały. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana na rozdziale szóstym. Ponieważ Ewangelia Jana, właśnie szósty rozdział, będzie przedmiotem dzisiejszej naszej refleksji. I tutaj znamy tą historię, że pan Jezus rozmnożył chleb dla pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet, dzieci. Później, kiedy ludzie go chcieli obwołać królem, wiemy, że przeprawił się razem z uczniami na drugi, na drugi brzeg Morza Galilejskiego. Co prawda, no już nie będę wchodził w szczegóły, ale pamiętamy, że, wszedł, że, że, że doszedł po wodzie właśnie do łodzi uczniów, którzy zmagali się z przeciwnym wiatrem. Ale czy Panu Jezusowi na długo udało się ukryć od tego całego tłumu, który go chciał tam obwołać królem po tym cudzie no nie, kiedy czytamy werset 22 w rozdziale 6, to tam natrafiamy na takie oto słowa. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki, prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa. I że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli oni do łódek i przeprawili się do kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb. I nasyciliście się. No właśnie. Ludzie doświadczyli czegoś takiego w swoim życiu, i takiego nasycenia cudownym chlebem, i to ich ciągnęło za Jezusem. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale generalnie jako ludzie no, jesteśmy prowadzeni przez, nasze, przez nasz głód, przez nasze pragnienia, prawda? To jakby determinuje to, te nasze zachowania. Także mamy, wydaje, albo wydaje nam się, że mamy jakąś potrzebę, no i po prostu chcemy ją zaspokoić. Niektóre są jak najbardziej prawidłowe, ale niektóre są błędnie interpretowane przez nas i, i czasami. Wcale nie o to chodzi, tak? Wcale nie o to chodzi, i nieraz człowiek się jeszcze bardziej nawet krzywdzi. Ludzie są duchowo głodni, są duchowo głodni, prawda? Czy ludzie są duchowo głodni? Są duchowo głodni. Wszyscy, wszyscy, wszyscy mają duchowy głód, ale niejednokrotnie. Człowiek nie rozpoznaje właściwie tej swojej potrzeby, tego swojego duchowego pragnienia, tego swojego głodu. I wiemy, że na różne sposoby ludzie chcą zaspokoić go, prawda? Czasami, czasami myślą, że jak intelekt będzie usatysfakcjonowany, to znaczy, że no w jakiś tam sposób zaspokoją ten głód. Czasami. Y Emocje, prawda? I wiemy, że nawet kościoły w taki sposób gdzieś tam bazują, że niektóre, wiecie, są bardzo takie jakieś intelektualne, inne skrajnie emocjonalne, że z... I właśnie to dają ludziom, prawda? To dają ludziom, ale czasami tam nie ma zakrzty czegoś duchowego, tak? Bo karmi się różne, różne sfery życia ludzkiego, ale tam czasem nie ma, nie ma tego... Nie ma nic duchowego. Tak i chociaż człowiek przyjmuje, przyjmuje czy intelektualnie, czy emocjonalnie pewne rzeczy, to tak naprawdę jest wyg wygłodzony, wychudzony. A przez to i słaby. Ulega pokusom w codziennym życiu, ulega y różnym grzechom, które gdzieś tam walczą o, o niego. Bo jeżeli człowiek jest duchowo silny, no to też jego życie wygląda inaczej. Tak? Natomiast kiedy, kiedy jest wygłodzony, to, to, ja, to jak mówimy, to i słaby. Skoro jest duchowo wygłodzony, to i jest słaby duchowo. Yy. I nieraz myślę, że może być tak, że źle, też w, tym, w tej duchowej rzeczywistości, źle interpretujemy nasze potrzeby, źle interpretujemy nasze pragnienia, i przez to czymś się karmimy, ale może niekoniecznie, niekoniecznie to nas ożywia, niekoniecznie daje to nam tych duchowych sił. I oczywiście. Zaraz, kiedy czytamy Ewangelię Jana, rozdział 6, wydaje się, że najbardziej ten szósty rozdział Ewangelii Jana kojarzy się z tymi słowami. One padają kilka razy. One padają tutaj cztery razy w całym tym rozdziale. Pierwszy raz w wersecie 35, kiedy Jezus mówi. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus jest chlebem życia. Jezus jest chlebem życia. I to jest w ogóle też ciekawe, jakbyśmy czytali werset 27. To tam Jezus też mówił. Zabiegajcie właśnie ci ludzie, którzy byli w jakiś tam sposób usatysfakcjonowani tymi chlebami, który, które Jezus im dał. On, on im powiedział w 27 wersecie zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg, Ojciec, pieczęć swoją. To jest ciekawe, tak, że Bóg położył, na jednym pokarmie położył swoją pieczęć, Wiecie, jak idziemy do marketów czy do sk po prostu sklepów, to żywność tam niejednokrotnie ma jakieś tam oznaki jako jakości, znaki spełnionych norm. I to tutaj też jest coś takiego, że Bóg na jednym pokarmie, przynajmniej na jednym pokarmie, położył swoją pieczęć. Z, jakby to ma Jego um, autoryzację. I jest to Jezus. I jest to Jezus. Jezus, osoba Jezusa jest tym, czego potrzebuje każdy człowiek. Osoba Jezusa. To nie jest tylko jakaś wiedza, to nie jest tylko coś, co się przeżywa emocjonalnie, ale to jest, to jest żywa osoba. I to jest też to, że kiedy czytamy rozdział właśnie szósty. Ja tą myślą chyba podzieli, podzieliłem się swego czasu na spotkaniu modlitewnym tutaj, ale dla mnie ona jest bardzo ważna, dlatego pozwólcie, że jeszcze do niej nawiążę. Kiedy czytamy, kiedy Jezus właśnie przedstawił się, że jest tym chlebem żywota, to później czytamy od wersetu 41, jaka była reakcja Żydów. Wtedy żydzi szemrali przeciwko niemu iż powiedział ja jestem chlebem który zstąpił z nieba i mówili czy to nie jest Jezus syn Józefa którego ojca i matkę znamy jakże więc teraz może mówić z nieba stąpiłem oraz werset 52 Wtedy sprzeczali się żydzi między sobą mówiąc jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia bo później pan Jezus był coraz bardziej konkretny i mówił, że nie tylko, że jest chlebem życia, ale że trzeba jeść jego ciało i pić jego, jego krew. I to jest to, że Żydzi, kiedy słyszeli te wypowiedzi Jezusa, oni zaraz znajdowali jakieś logiczne argumenty, które, którymi sprzeciwiali się temu, tak? Bo, bo mówili. Jak Jezus może powiedzieć, jestem chlebę, chlebem życia, który stąpił z nieba? No przecież my znamy Jego ziemskich rodziców, tak? My znamy jego, jego ziemskie rodzeństwo. Jak On może coś takiego mówić? Czy to jest logiczny argument, którym można było tak wytłumaczyć sobie, dlaczego odrzucić Jezusa? Czy to jest... Gdybyście byli wtedy, prawda, wśród... Słuchaczy Jezusa i wiedzielibyście, znalibyście jego ziemskich rodziców, wiedzielibyście, że urodził się z Marii. Czy to nie byłby logiczny argument? Jak on może mówić, że zstąpiłem z nieba, skoro, skoro my wiemy, że od Marii pochodzi? Prawda? Można by w taki sposób myśleć, tak? Można by w taki... I można by sobie, zwróćcie uwagę, że można by sobie to logicznie wytłumaczyć, dlaczego odrzucam Chrystusa. Można by to sobie, można by przytoczyć szereg argumentów, dlaczego go odrzucić, i to byłoby logiczne, to byłoby intelektualne, prawda? Ale i to jest to, tak? Że Jezus, Jezus przekracza ludzki intelekt. Jezusa nie, nie można mieścić w granicach ludzkiego rozumowania. Ten pokarm to coś więcej niż intelektualna wiedza. Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale coś takiego, że wiedza w niwecz się obróci. Napisał coś takiego. Oczywiście, my cenimy sobie tą wiedzę, tak? Cenimy sobie tą wiedzę. I Pismo Święte też w jakiś sposób podkreśla jej z, 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 znaczenie, ale też jakby daje do zrozumienia: Uważaj. Bo pamiętacie, ten sam Paweł też napisał, że wiedza nadyma. Prawda? Że wiedza nadyma, a miłość buduje. Wiedza ma swoje ograniczenia, ta ludzka wiedza ma swoje ograniczenia. Ludzka wiedza ma swoje zagrożenia, bo można zobaczyć, że przez ludzką wiedzę można odrzucić Chrystusa. Tak? I, i dzisiaj jest bardzo podobnie, tak, kiedy ludzie czytają pierwsze stronice w Biblii, jak Bóg stworzył świat w ciągu siedmiu dni. Czy nie tłumaczą sobie tego logicznie? Czy nie przytaczają szereg argumentów, takich logicznych argumentów, dlaczego to odrzucić, dlaczego tego nie przyjąć? No oczywiście, prawda, cała ta ewolucja i tak dalej, to wszystko, to wszystko są logiczne argumenty, dlaczego ludzie dzisiaj odrzucają Boga, tak? Jezus. Nie mieści się w tych ludzkich granicach wiedzy. Emocje z kolei, prawda? Wiemy, że emocje mają coś takiego, że czasem jak się rozpalą, to trwają, 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 ale wiemy, że przychodzi po prostu moment i, i, i gasną. Tak, i, i, I nieraz jest taka huśtawka emocjonalna, jeżeli tylko ktoś karmi się emocjami. Oczywiście emocje mają, tak jak wiedza, mają swoje bardzo. ma swoją jakby bardzo ważną rolę w życiu, ale jakby jeżeli ten człowiek głównie się karmi, to. to również. to również nie zaspokoi tego. Tego głodu. I jeszcze raz przytoczę ten werset 27, tak? Bo tutaj Jezus powiedział, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie. Emocje giną, prawda? Emocje giną. Pojawiają się, znikają tak szybko, jak się pojawiły. I wiecie i sobie tak myślę, prorocy w Starym Testamencie. Mówili, mówili o różnych rodzajach nabożeństwa, gdzie, gdzie wiecie, były i Pieśni, i wszystko, ale y, mówił, że to jest obrzydliwość dla Boga, prawda? I wydaje się, że to, to wszystko, co gdzie, gdzie nie ma Jezusa, tak, y, gdzie nie ma osoby Jezusa, to wszystko. To wszystko jest właśnie marnością, tak, jest przemijające. Jezus powiedział, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, czyli o Jezusa. Tak, czyli o Jezusa. Kiedy pozwólcie, że na chwilkę przejdziemy do księgi liczb, do czwartej księgi Mojżeszowej, i tutaj w jedenastym rozdziale. Ponieważ to jest bardzo ściśle ta, ta historia z szóstego rozdziału Ewangelii Jana i to, że, że Jezus mówi o sobie jako o chlebie, który stąpił z nieba, wiemy, że Jezus bardzo bezpośrednio nawiązuje do manny, prawda? Manna została nazwana chlebem z nieba. Bóg nazwał mannę chleb z nieba, natomiast wiemy, że Izraelici nazwali ten chleb z nieba mannę. I być może wielu z was pamięta gdzieś, co to znaczy w ogóle manna, ale manna z języka hebrajskiego znaczy co to? Prawda? Co? To, co to? Oni patrzyli się na to i co to? Tak? Bóg nazwał to chlebem z nieba, a oni mówili, co to. I się przyjęło. Tak, i się przyjęło. Ale w 11 rozdziale, właśnie i szóstym wersecie czwartej księgi Mojżeszowej, Księgi Liczb, czytamy takie słowa. Żydzi mówią, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na te manne. Opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na te manne. To wyraża pewną bardzo ważną myśl, że manna im się znudziła po prostu, tak? Obrzydła im. I być może, skoro oparli z sił, być może już jej nawet nie zbierali. Tak? Byli tak mocno, mieli taką mocną awersję do tego pokarmu. Wiecie, ja, ja się zastanawiam, czy, no, manna jest trochę opisana tutaj nawet w tym siódmym wersecie. Także manna była jak ziarno kolendra, a wygląd jej, jej był jak żywica Bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją, mielili w żarnach albo tłuki, tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy. No, może tyle. Więc możemy sobie jakoś tam wyobrazić, jak manna wyglądała, jak smakowała. To jest ciekawe, że zwróćcie uwagę, że w mannie, no Bóg musiał to jakoś tak zaprojektować, że tam było wszystko, co potrzebne do życia, prawda? Wszystkie witaminy, minerały, składniki odżywcze, wszystko musiało, wszystko musiało być w mannie. I ja, nie wiem jak wy, ale ja się nie dziwię, że Izraelitom znudziło się to, bo wyobraźcie sobie przez 40 lat jeść na śniadanie, obiad i kolację, jeden i ten sam posiłek, prawda? Myślę, że jako ludziom łatwo nam się z tym utożsamić gdzieś. Łatwo jednak, jednak to ich narzekanie, to ich. To był pokarm, który bezpośrednio dawał im Bóg. Prawda? To był ten pokarm, który stąpił z nieba, i byli znudzeni tym. Prawda? Byli z tym znudzeni, czy nawet im to obrzydło. Prawda? I takie pytanie, właśnie, czy, czy ten chleb ci się nie znudził z nieba? Słuchać zaś o tym Jezusie, o tym ukrzyżowaniu. Znowu będziemy wspominać śmierć Pana Jezusa. Znowu będziemy czytać fragmenty z Biblii, które opisują śmierć Chrystusa. Czy to Ci się już nie przejadło? Czy to Ci się nie znudziło? Czy to robi na Tobie jeszcze jakiekolwiek wrażenie? Na mnie? Wiecie, my myślę, że, że wszyscy musimy sobie od czasu do czasu zadać to, Pytanie, Bo może nas kusić, tak, żebyśmy poszli w jakąś inną stronę, i żeby, żeby, żeby chcieć nie wiadomo czego, tak, żeby bardziej te nasze zmysły pobudzić. W dziesiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł, on napisał taką ciekawą myśl od 18 wersetu. On odnosił się do tego, do spożywania, do spożywania mięsa ofiarowanego bożkom. I on napisał tak, patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chce powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom, jakby poświęcane bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Albo, że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają ofierze, poświęcają, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. To są bardzo mocne słowa. W tamtym czasie. Te różne mięsa, one były poświęcone, jak apostoł Paweł wyjaśnia, one były poświęcone demonom. Prawda? One były poświęcone demonom. I apostoł Paweł mówi: No nie możecie pić, jakby jeść z tego stołu i z tego stołu, że trzeba się w jakiś tam sposób określić. Ja mówiłem, kiedy wracaliśmy z Arturem z Rady Dicezji, Mieliśmy taką rozmowę i ja też z Arturem podzieliłem się pewnymi takimi moimi słabościami. Tak, w tym roku, już czwarty raz gdzieś tam byłem chory, i powiem wam, że w pewnym momencie tak mówię, a. Tak, jestem już poirytowany tą chorobą. Właśnie pooglądam sobie coś, jakieś tam filmy, prawda, i tak dalej. I powiem wam, że czy tak jeden, drugi, trzeci, czwarty. Jak się leży złożoną chorobą, no to, no to tym bardziej można sobie to jakoś tam usprawiedliwić. Prawda? Ale też mówiłem, mówiłem Arturowi, dziękuję Bogu, że tam dotarł do mnie z jednym takim materiałem, kiedy różni aktorzy, czy reżyserowie, scenarzyści wypowiadali się w taki sposób że kiedy na przykład wcielają się w jakąś rolę, to proszą duchy, żeby ich poprowadziły w tym, prawda? żeby dobrze odegrały tą rolę. Albo czasami scenarzyści różnych filmów też, też pod wpływem różnych duchów tworzą różne materiały, no nie? I wiecie, i, i, i tak sobie właśnie to ostatnio do mnie tak trafiło. To jest w jakiś sposób. Nie mówię, że wszystko, tak. Nie mówię, że wszystko, że wszystkie filmy y, są z jakiejś takiej inspiracji, ale myślę, że spora część tak. I sobie tak pomyślałem to jest poświęcone, prawda? Ci ludzie gdzieś tam się poświęcają tym siłom ciemności. Jest to y, z inspiracji demonicznej. A jest wieczerza pańska, prawda? A jest wieczerza pańska, a jest słowo, którym chce się karmić. I Paweł napisał, nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Czasami może ci się w tej długiej wędrówce ziemskiej tutaj na tej ziemi, możesz sobie myśleć, Znudziło mi się już to trochę, prawda. Chciałbym trochę tak ożywić się tymi różnymi rzeczami, prawda, żeby znowu, znowu trochę to ciało pobudzić. I, I możesz mieć pokusę, żeby, żeby jeść ze stołu demonów. Natomiast Paweł mówi: tak nie może być, tak nie może być. I ostatnia myśl, którą chciałbym podkreślić z tego szóstego rozdziału Ewangelii Jana. Bo wiemy, że chociaż ludzie idą za Jezusem, tak, ludzie idą za Jezusem, wciągnięci tymi cudami, tym, że byli nakarmieni i tak dalej. To pan Jezus w 36. wersacie o nim powiedział tak: Nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Jezus dał im bardzo wyraźnie do zrozumienia, nie wierzycie. Można by sobie zadać pytanie, no przecież idą za Nim, tak? Idą za Nim, to jak to mogą w Niego nie wierzyć? Jezus dał im do zrozumienia, nie wierzycie, chociaż widzieliście. W 60 wersecie z kolei, mówi, z kolei jest napisane, wielu tedy spośród uczniów, jego usłyszawszy, to mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może? Ludzie nie potrafią tego zgryźć, prawda? I zwróćcie uwagę, że do pewnego, momentu, do pewnego momentu oni idą za Jezusem i wszystko jest dobrze. Widzą te cuda, korzystają z tych cudów nawet. Słyszą, słyszą mnóstwo nauk Jezusa i wszystko jest pięknie, tak? I Jezus ich prowadzi, prowadzi, prowadzi. Oni idą za Jezusem. Tylko zwróćcie uwagę, w tym 36 wersecie Jezus powiedział, wy nie macie wiary, tak? Nie macie wiary. I Jezus prowadzi ich do takiego momentu, kiedy bez wiary się już nie da. Tak kiedy bez wiary się już nie da. i Albo masz wiarę i przejdziesz te, 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 ten, ten próg, tą przepaść, albo nie masz wiary i powiedzisz twarda to mowa, zawracam, no nie, zawracam. Jezus doprowadza nas wszystkich do takiego miejsca, gdzie wiara jest konieczna. Do pewnego momentu możesz nawet pewne rzeczy robić nawet z rutyny, tak? Wychowaliśmy się powiedzmy w, w domu adwentystycznym, zawsze gdzieś ta sobota była i tak dalej, prawda? Pewne rzeczy, pewne rzeczy gdzieś tam z, z, z nawyku mogą być robione i pewne rzeczy bez wiary gdzieś tam możesz, do jakiegoś punktu możesz iść za Jezusem, ale właśnie ten szósty rozdział Ewangelii bardzo mocno pokazuje, że... Tak się nie da bez końca, tak? Że Jezus nas prowadzi do momentu, kiedy albo masz wiarę i dalej za nim zanim podążasz, albo, albo tej wiary, albo tej wiary nie masz. Jezus daje im twardy pokarm. Prawda, Jezus daje im twardy pokarm i muszą. Yy, i muszą to przerobić w sobie, czy, czy dalej idą za Nim, czy może znajdą sobie te różne argumenty logiczne, może czasem emocjonalne, żeby powiedzieć Jezusowi nie, żeby, żeby w jakiś sposób odejść od, od Niego. Każdy z nas, ja zdaję sobie sprawę, że każdy z nas jest na innym etapie, każdy z nas w różnych, na różnych etapach swojej pielgrzymki doświadcza tego, prawda? Że albo, albo zaufasz, albo odpadniesz. Nie wiem, być może ktoś z Was jest na takim etapie. I może mamy tą pokusę, żeby właśnie. To już nam się trochę znudziło, przejadło, i możemy mieć tą pokusę, żeby, żeby z jakiegoś innego stołu, nie ze stołu pańskiego, ale z innego stołu spożywać. Tylko pamiętajmy: świat nie daje nam wielu opcji. Jest stół pana i jest stół demonów, i z którego chcesz spożywać. Niech Bóg nam błogosławi, ponieważ wiemy, że nie ma nic le nikogo lepszego, nic lepszego na tym świecie od Pana Jezusa. Każdy, kto doświadczył prawdziwej społeczności z Panem Jezusem, i ja zdaję sobie sprawę, że jest gotów to poświadczyć, że godzina spędzona z Panem Jezusem, czy pięć minut nawet spędzone z Panem Jezusem. Są lepsze niż lata bez niego, prawda? Są lepsze niż lata bez niego. Jezus jest cudowny, chwała mu za to, i dlatego niech jego miłość nas motywuje do tego, żeby podążać za nim, żeby iść do tego stołu pańskiego i karmić się nim, a nie tym, co, co daje diabeł.